dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pan Aleksander Mach. Wasza Ekscelencjo Biskupie, panie Marszałku Senatu, panie sekretarzu stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szanowni goście, pozwólcie, że w kilku słowach opowiem o miejscu, w którym się znajdujemy. To pasieka naszego ośrodka doradztwa rolniczego w Lubaniu. Ta pasieka powstała w 1978 roku i od wielu lat tak naprawdę nie inwestowano tutaj w infrastrukturę. Mamy niesamowite szczęście, że pracują tutaj tak ludzie z pasją, tak zaangażowani w swoją pracę, jakimi są państwo cichotcy, moim zdaniem jedni z najlepszych specjalistów do spraw pszczelarstwa nie tylko w województwie pomorskim, ale i w całej Polsce. Stąd też przy waszym udziale, bo chcę jasno powiedzieć, że ośrodek doradztwa rolniczego to nie jest jakaś na tyle bogata instytucja, aby mogła sobie z tego rodzaju inwestycją sama poradzić, ale chcę w tym miejscu powiedzieć, że przy wsparciu tak naprawdę z każdej strony, od pszczelarzy, rolników po najważniejsze osoby, decydentów, przy takim odczuwalnym wsparciu myśmy podołali temu zadaniu i mogliśmy przeprowadzić tutaj inwestycje za około 500 000 zł. Ja tym wszystkim, którzy byli wcześniej, a tym, którzy nie byli, polecam uwadze drugą tablicę przy wejściu, jak wchodzimy po lewej stronie, tam jest taka historia tego miejsca, jest 78 rok, ale jest też 2013 rok. Jak to wyglądało w zeszłym roku i to, co udało się tutaj zrobić, naprawdę jesteśmy z tego dumni. To jest pierwszy element taki tutaj w Lubaniu, który zrobiliśmy od A do Z z pewnym planem i z pewną wizją tworzenia tutaj Pomorskiego Centrum Rolniczego. A więc to jest pierwszy element, ale my się na pewno nie zatrzymamy, na pewno będziemy pracować dalej, aby z roku na rok poszerzać to Pomorskie Centrum Rolnicze o coraz to kolejne elementy. Podjęliśmy to wyzwanie, dwukrotnie zwiększymy ilość produkowanych matek. Ja chcę powiedzieć, że w tym roku wyprodukowaliśmy ponad 1000 matek pszczelich. A dlaczego jest to tak istotne? Bo my bazujemy na starych, sprawdzonych kaszubskich rasach, które w naszych bardzo trudnych warunkach pożytkowych najlepiej się sprawdzają. I jestem przekonany, że ten materiał plus trud codziennej pracy pszczelarzy na pewno przełoży się na duży sukces zarówno tego miejsca, jak i wszystkich pszczelarzy, rolników. W związku z tym sprawa jest bardzo istotna. Już dziś mamy zapisy na przyszły rok od rolników, którzy chcą, aby te oto rodziny pszczele zostały wywożone na tereny ich pól, ponieważ przez to, że dramatycznie spada liczebność pszczoły miodnej, stwarza się bardzo duży problem z zapyleniem, a więc spada plon. To obopólna korzyść. Pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, jest z nami. Pan Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Kazimierz Plockie, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Jan Przychoda, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Pan Maciej Kazienko, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pan Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Pan Zbigniew Wodecki, dzisiejsza gwiazda. Dożynek. Moment, na który wszyscy czekają. Startujemy. A ja Państwa jeszcze raz poproszę o bramę. Oczywiście kawałek wstęgi na pamiątkę można zabrać. Poproszę Waszą Ekscelencję księdza biskupa diecezjalnego o poświęcenie i pobłogosławienie temu miejscu. Dotychczas rok 1978 kojarzył mi się z wyborem Karola Wojtyły na papieża. Dzisiaj usłyszałem, że w tymże roku zaczęła tutaj funkcjonować pasieka. Ten związek pewnie jest trwały, bo w tym roku Jan Paweł II został ogłoszony w życiu Kościoła świętym,
a mnie przypadło w udziale jak gdyby dalej kontynuować, aby to miejsce dalej się rozwijało i było z pożytkiem dla całej naszej społeczności tutaj. Nie, więc to towarzyszenie Jana Pawła II będzie tutaj odczuwalne, a nam wszystkim niech właśnie ta pasieka służy ku pożytkowi każdemu z nas, nie tylko w ramach celów edukacyjnych, ale również i w ramach innych celów rolniczych i innych, o czym żeśmy niedawno przed chwilą słyszeli. Bóg, Pan wszelkiej mądrości, różnymi sposobami prowadzi nas do coraz głębszego poznania Jego samego. Pełnię tego poznania otrzymujemy w Jego Synu, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Rozmaite gałęzie wiedzy, które zgłębiamy w ciągu studiów i różnych konferencji naukowych, powinny zmierzać do tego, abyśmy znaleźli prawdę i wielbili prawdziwego Boga. Dlatego dzisiaj wzywamy Bożego błogosławieństwa nad tą pasieką, która ma być Pomorskim Centrum Pszczelarskim. Więc jak słyszeliśmy, był to tylko wstęp do modlitwy. Pomódlmy się więc teraz. Panie Boże Wszechmogący, Ty pozwalasz nam dzisiaj otworzyć to pomieszczenie, to miejsce wzniesione do przekazywania ludzkich nauk o pracowitej pszczole i wartościach miodu. Pobłogosław tę pasiekę i spraw, by ci wszyscy, którzy będą tu przychodzić i zdobywać wiedzę, zawsze szukali prawdy, a Ciebie uznawali za jedyne jej źródło. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wody święconej chyba nie trzeba, bo już kropi troszeczkę. Na zdrowie, dyrektorze, proszę też zabrać miód. Symbol też tego miejsca. Aura trochę nie sprzyja, a więc w bardzo takim telegraficznym skrócie chciałbym podziękować wszystkim. Być może nie wszystkim. Jeśli komuś nie podziękuję, nie chciałbym, żeby ta osoba poczuła się urażona, bo wiecie Państwo, że w tego rodzaju uroczystościach bywa tak, że zdarza się kogoś pominąć. Zapraszam Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego. Tak się zło składa w polskiej tradycji, że czas dożynek to jest czas, którym składamy hołd wszystkim rolnikom, pszczelarzom, ogrodnikom, sadownikom, hodowcom, wszystkim tym, którzy, jak napisano w Ewangelii, czynią sobie ziemię poddaną. Dziś tutaj w Centrum Pszczelarstwa skupiamy się na pszczelarzach. Bardzo z troską pochylamy się nad tymi problemami, które dotyczą pszczół, produkcji miodu, utrzymania wielowiekowej przecież tradycji pszczelarstwa w Polsce i na ziemiach pomorskich. Przed laty, kiedy dyrektor Mach wspominał mi o tym, że pszczelarze chcieliby, aby na ziemi pomorskiej istniał taki ośrodek, w którym może być przekazywana wiedza. Możemy w pewnym stopniu eksperymentować. Możemy utrzymać stałe rodziny pszczół. To nie zawahaliśmy się przed kreowaniem takich wydatków, przed wyasygnowaniem środków, aby taki ośrodek tutaj w Lubaniu powstał. A z racji tej, że Lubań to już w nieodległej przyszłości będzie Centrum Doradztwa Rolniczego, które przenosimy z Gdańska, to chcielibyśmy bardzo, aby to tutaj i rolnicy, i hodowcy, nie tylko podczas targów, ale przez cały rok mogli uzyskać kompetentną wiedzę dzięki doradcom Ośrodka Doradztwa Rolniczego, żeby mogli tutaj się spotykać i żeby mogli wymieniać takie informacje. Dzisiaj wszystkim rolnikom, tym, którzy, jak to w tradycji polskiej jest zakorzenione, dziękuję Panu Bogu za plony, również za miód, który został, pozostaje w naszych pasiekach i może być sprzedawany. Staje się też dobrem na polskich stołach. A wszystkim rolnikom, hodowcom, a tutaj w szczególności w Centrum Pszczelarstwa, wszystkim pszczelarzom życzę szczęść Boże. Równie gorąco chcielibyśmy podziękować Jego Ekscelencji księdzu biskupowi diecezji pętlińskiej Ryszardowi Kasynie za to, że jest z nami ciałem i duchem. Tak symbolicznie. Coś ewentualnie? Proboszczowi parafii w Rekownicy, duszpasterzowi diecezjalnemu
rolników w diecezji pelplińskiej. Zawsze możemy liczyć na jego wsparcie. Bardzo dziękujemy, księże Zbyszku. Mogę tylko powiedzieć, że te słowa, które dyrektor wypowiedział, kieruje w drugą stronę. Jest bardzo miła współpraca z dyrektorem i z jego współpracownikami Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dziękuję bardzo. Od tego roku, od 1 stycznia 2014 roku, 14 już jesteśmy finansowani bezpośrednio z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękujemy, panie ministrze. Gratuluję pomysłu i chcę zapewnić, że z naszych środków finansowych, z budżetu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będziemy wspierać Pomorskie Centrum Pszczelnictwa w ramach Krajowego Programu Pomocy dla Pszczelarzy. Dziękuję. Chciałbym w tym momencie podziękować panu Zbigniewowi Jasiewiczowi, dyrektorowi TVP Gdańsk, za bardzo dobrą współpracę, za to, że na bazie tego centrum powstały już dwa filmy. Jeden specjalistyczny dla pszczelarzy, jeden o podawaniu matek pszczelich do pasiek, a drugi dla takiego, powiedziałbym, statystycznego Kowalskiego, który mówi o walorach produktów pszczelich. Zapraszam, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt i nie ukrywam też przyjemność. Bardzo dziękuję. Zakup matek pszczelich. Za to wszystko bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, cieszę się, że ten ośrodek powstał. On będzie służył pszczelarzom, a my będziemy służyli pszczelarzom również. Mnie jest szczególnie miło, bo jestem mieszkańcem tej miejscowości. I tutaj rzeczywiście prawie, że się urodziłem razem z tymi pszczołami. Cieszę się, że dalej będzie kontynuowana myśl, która wcześniej kiełkowała w moich głowach. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Mamy dużą satysfakcję, że w wymiarze finansowym mogliśmy przyłożyć rękę do powstania tego miejsca, a przez to do prawdopodobnie rozpoczęcia dzieła rewitalizacji pszczelarstwa na Pomorzu. Dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za to, że jesteście z nami i za to, że tak licznie dzisiaj się stawiliście, również nam przez z kilkoma sztandarami. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Pszczoła bez opieki pszczelarzy nie istnieje dzisiaj. Pszczelarze bez wsparcia tych wymienionych wcześniej instytucji też nie mają racji bytu i za to Państwu wszystkim, a szczególnie Panu Dyrektorowi, za realizację tego ośrodka, który po części jest pomysłem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Dziękujemy serdecznie. No co mogę powiedzieć? Witam serdecznie, witam Pana Marszałka, witam księdza biskupa. Ja jestem po prostu dumny, że na terenie powiatu kościerskiego, na terenie województwa pomorskiego będzie najlepsza pasieka w całym kraju. I chyba tylko tyle. Jeszcze raz dziękuję, gratuluję. Gratuluję też panu dyrektorowi, bo to miejsce jest po prostu piękne. Poproszę o brawa. Dziękuję, jestem dumny jeszcze bardziej od starosty, bo nie tylko w powiecie kościerskim, ale w gminie Nowa Karczma takie centrum pszczelarstwa, a wkrótce, jak mówi marszałek, również całe centrum rolnicze przeniesione na teren naszej gminy. Pamiętam ten obiekt, jak jeszcze tutaj przyjeżdżałem na praktyki, no i on jest nieporównywalnie zmieniony. Mam nadzieję, że będzie przez długie, długie lata służył zwłaszcza pszczelarzom. Wszystkiego dobrego. Co rusz pojawiają się nowe pomysły. Wiemy o tym, że być może Kościerzynie jest troszeczkę takiego zaplecza medycznego, które może zająć się, może poszukiwać pracy, a w perspektywie będziemy mieli tutaj hotelowiec. I rozmawiamy dzisiaj z panem burmistrzem w takim temacie, aby tutaj w Lubaniu stworzyć centrum apiterapii właśnie na bazie pszczół, stworzyć takie uzdrowisko, takie sanatorium. To są jakieś plany przyszłości, ale być może uda nam się je wspólnie tutaj zrealizować. Wpływ pani przewodniczącej był duży tutaj, jeśli mówimy o tym centrum. Bardzo dziękujemy. Wspieraliśmy pana dyrektora w jego zamierzeniach, są bardzo nowatorskie i myślę, że to jest taki pierwszy kroczek do rozwoju Lubania. Dziękuję i życzę powodzenia.
dobrej praktyki, za co chciałbym serdecznie podziękować Państwu za to, że takie fantastyczne centrum mogło powstać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Dyrektorze. Pan Dyrektor dba cały czas o to, aby te środki w nadmiarze używane nie były. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, gratuluję pomysłu, gratuluję realizacji i życzę realizacji tych wszystkich nowych pomysłów, bo rzeczywiście rewitalizacja pszczelarstwa na wsi pomorskiej będzie tym najważniejszym efektem tego dzisiejszego otwartego centrum. Myślę, że przyczyni się także do tego, o czym mówił ksiądz biskup na kazaniu, że odnowi tą współpracę pomiędzy ziemią a człowiekiem, przywróci tą równowagę. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę. Uczulony nic mu nie grozi, ale chyba nikogo nic nie urządliło, więc troszkę to są też takie przesadzone historie. Nie należy się tego bać. Jesteśmy w bezpośredniej bliskości, pożyteczne owady. Dobrym ludziom nic nie zrobią, także spokojnie. Niby koniec września, mamy lato, a parafrazując słowa pewnej reklamy, a pszczoły latają, latają, tylko latają. Chciałbym podziękować pani Marii Cichockiej i panu Jarkowi Cichockiemu za codzienną pracę i za wielki wkład, który włożyli w powstanie tego miejsca. Króciutko tylko, żebyście Państwo od razu nie uciekali. Mamy wystawę, można odwiedzić, zobaczyć ścieżkę, poczytać trochę wiadomości o tych pszczołach. Dziękuję bardzo. Pan Jan Przychoda, prezes Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, prosi o głos, a więc... Kolejnie przed dwoma miesiącami, właśnie przed miesiącem, rozmawialiśmy o tej dzisiejszej imprezie. Przeżywają tylko doświadczeni pszczelarze. Szanowni Państwo, to o czym rozmawialiśmy, to niemożliwe prawie, że w tak krótkim czasie to wszystko się wydarzyło i to wszystko jest. Remont tego budynku, ta pasieka, ta ścieżka edukacyjna. Panie Dyrektorze, Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, wielce szanownego pana Aleksandra Macha, dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, za zorganizowanie Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu w dniu uroczystego otwarcia wyróżnia Złotą Pszczołą. Szanowni Państwo, to jest dukatyzowana Złota Pszczoła 24-karatowym złotem. Panie Dyrektorze, proszę to przyjąć od nas. Leszek, gdzie jesteś? Zapraszamy pana Leszka, jeszcze do nas wiceprezesa. A Złota Pszczoła ląduje w klapie marynarki dyrektora. To będzie chyba jedyna pszczoła tutaj w Pomorskim Chciałem Centrum, która nie będzie latać. Chciałem powiedzieć, że pan to jest już nasz pszczelarz. Skoro ma już jedną pszczołę, to znaczy, że musi mieć więcej. Złotych. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Ja tylko mogę powiedzieć, że ta edukacja to jest to, o czym powiedziałem. Pracuję z najlepszymi pszczelarzami na pewno w województwie, a z czołowymi w kraju. I siłą rzeczy coś tam człowiek musi się dowiedzieć. Nie wiem, czy zasłużyłem. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że wzięli udział w tej krótkiej uroczystości. Zapraszam o 15:00 bankiet w dawnym budynku Pomorskiego Ośrodka, jeszcze nie Pomorskiego, ale tak zwanego Wodru, czy później szkoły. Na Pomorskim Centrum Pszczelarskim tutaj w Lubaniu. Dziękuję jeszcze raz serdecznie, pozdrawiam i zapraszam też jeszcze do sceny głównej, gdzie wystąpi dzisiaj o 15:30 pan Wiktor. Maju, 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 Maju,
wszyscy stańcie tutaj. Wiedzą, że będzie tak fajnie, to bym z rodziną przyjechał. Zdrowia, szczęścia, uśmiechu, dobrych drogów. Mamy takie nasze.